Więc dzisiaj sobie porozmawiamy o moim pierwszym razie z analogową fotografią studyjną. A więc od początku. Generalnie jestem ciągle w kwarantannie, więc trzeba było wymyślić następny pomysł, żeby móc zrobić fotografię w domu. Tam więc wpadłem na pomysł robienia studio fotografii i photoshootu, generalnie portrety. Jako, że nie miałem z tym wcześniej okazji obcować, jeżeli chodzi o format analogowy, to byłem też podekscytowany za pierwszym razem. Więc zaprosiłem Olę, naszą modelkę na dzisiejszy dzień i stwierdziłem, ok, zrobimy sobie sesję. Jako, że nie miałem nigdy wcześniej doświadczenia, stwierdziłem, że nie chcę za bardzo marnować filmu. Film, wiadomo, najtańszy nie jest, więc stwierdziłem, że wezmę przeterminowany Ilford FP4. On był przeterminowany jakieś 14 lat. Nie będę się zagłębiał w temat przeterminowanych filmów, to pewnie omówię w jakimś innym filmie, ale generalnie idea jest taka, że przeterminowany film jest mniej światłoczuły i generalnie są jakieś tam nieprzewidywalne rezultaty, które mogą wyjść w tym filmie w zależności od tego, jak on był przechowywany przez te wszystkie lata. Ale nie zagłębiając się w to, generalnie stwierdziłem, ok, wezmę to, bo jest tańsze. Film był mniej światłoczuły, stwierdziłem, ok, więc zagramy do tego. Generalnie zrobimy z tego jakiś użytek, więc obróciłem swoje prześcieradło na ścianie z mojego studia, które sobie zaprojektowałem we własnym domu i stworzyłem po taniości. Obróciłem je na czarną stronę, żeby po prostu stwierdzić, ok, skoro film jest mało światłoczuły, to zrobimy to tak, żeby tył był zupełnie czarny, niedoświetlony zupełnie i nasza modelka się będzie po prostu strasznie odbijać od tego, bo będzie dużo bliżej i będzie podświetlona fleszem. Przez to tył powinien być zupełnie czarny. Tyle z teorii. Więc tak, wziąłem się do roboty, ustawiłem sobie flesza. Pierwszy dzień flash z malutkim softboxem okrągłym, więc nic wielkiego. Stwierdziłem, że to powinno być wystarczająco. W końcu jestem w domu, nie chcę mi się tam jakoś bawić w większe rzeczy i stwierdziłem, że to powinno wystarczająco zmniejszyć światło. Oczywiście okazało się, że film jest tak mało światłoczuły, że trzeba było tego flasha podkręcić praktycznie na maksa. Przez co światło w efekcie końcowym było bardzo, bardzo ostre na modelce i generalnie nie jestem jakoś bardzo zadowolony z tych zdjęć, aczkolwiek znowu jest to bardzo dobra próba i bardzo dobrze można sobie zaobserwować na początku, jak to w ogóle wyszło. Więc koniec końców jestem niezadowolony ze zdjęć, ale jestem zadowolony, że je zrobiłem, bo nabrałem troszeczkę doświadczenia i potem druga próba na drugi dzień była już trochę lepsza. Więc po pierwsze stwierdziłem, że będę robił zdjęcia w poziomie. Żeby robić zdjęcia w pionie z Waist Level Finder, który mam aktualnie na mojej bronicy, wszystko jest odwrócone góra do dołu. Generalnie, jeżeli się patrzycie przez Waist Level Finder w dół, to wszystko jest odwrócone prawo do lewej, ale jeżeli odwrócicie sobie aparat na bok, nagle wszystko się staje odwrócone góra do dołu. Bez pentapryzmu po prostu nie ma korekcji obrazu. Więc to wszystko jest bardzo trudne do ustalenia, jeżeli chcemy kompozycyjnie to zrobić, więc z tejże racji stwierdziłem, ok, będę się troszeczkę bardziej komfortowo czuł, jeżeli to będę robił w poziomie, tak jak robię większość zdjęć i to po prostu będzie szybsze, przyjemniejsze, mniej stresujące i najnormalniej w świecie będę się z tym lepiej czuł. I w najgorszym wypadku mogę te zdjęcia zawsze przyciąć, ok, stracę trochę jakości, stwierdziłem, że to jest coś, co jestem w stanie zdecydowanie poświęcić. Do zdjęć w średnim formacie oczywiście użyłem mojej broniki GS1, gdyż jest to jedyny średni format, który posiadam i bardzo nadaje się do fotografii w studio. Szczególnie dzięki temu, że posiada tak zwany leaf shutter, co mniej więcej oznacza tyle, że migawka jest w szkle i może się synchronizować z flashem przy każdej prędkości, w przeciwieństwie do zwykłych aparatów z focal plane shutter, czyli migawką wbudowaną w aparat, gdzie zazwyczaj te ograniczenia, szczególnie w analogowym świecie, są to około 1,6. Lepsze modele mają 1,125 sekundy. Przy mojej bronicy jestem w stanie synchronizować to z flashem aż do 1,05. W dzień numer 2 stwierdziłem, że potrzebny mi jest szybszy film. Zdecydowanie nie ISO około tam 50-24, jakie oferował przeterminowany Ilford FP4, więc stwierdziłem, że pójdę sobie z Pancro 400. Jeszcze z nim nie miałem okazji strzelać przed tym wszystkim, więc stwierdziłem, że będzie to dobry test, zobaczę sobie, jak to działa i byłem po prostu bardzo ciekawy rezultatów, jakie to przyniesie. Do tego filmu stwierdziłem sobie, że nakręcę sobie pomarańczowy filtr, który powinien troszeczkę wygładzić skórę w teorii, jeżeli chodzi o kolorystykę. Plus hamuje o 2 stopy, więc ten film efektywnie trzeba było naświetlać na 100 ISO.
stwierdziłem, ok, fajnie by było sobie zacząć przetestować ten film, zobaczymy jak to wyjdzie w dzień numer 2, więc zacząłem sobie pierwsze zdjęcia robić bez flesza przy naturalnym świetle, jako że ostatnio mamy bardzo słoneczne dni i to wszystko jest bardzo ładne generalnie i dobrze wygląda. Stwierdziłem, ok, robimy sobie przy słońcu, siądziemy sobie przy oknie i zrobimy pierwsze zdjęcie, więc tutaj mamy pierwsze zdjęcie, które jest właśnie robione przy słońcu, naturalne światło. Naturalne światło jest dość ładne, aczkolwiek to słońce to jest takie słońce w południe, które jest strasznie mocne i strasznie intensywne, więc jak widzicie, są strasznie mocne cienie i strasznie mocno prześwietlona twarz. To wszystko jest takie bardzo intensywne. Niemniej jednak potem zrobiłem drugie zdjęcie, stwierdziłem, że bardzo ciekawe było zrobić zdjęcie też ze światłem od tyłu, żeby zobaczyć jak to wygląda. Oczywiście naświetlane na twarz, że twarz była poprawnie doświetlona i generalnie znowu tutaj przychodzi bardzo poręczny jest light meter ręczny, bo jeżeli byście to mierzyli aparatem, to on prawdopodobnie naświetliłby wam zdjęcie domyślnie na to, co jest za oknem, bo to zajmuje większość po prostu kompozycji, więc by starał się wam to zrównoważyć. A idea tutaj była taka, żeby twarz była dobrze doświetlona i tył był prześwietlony w miarę możliwości. Co się okazuje, ten film znowu ma bardzo szeroki zakres. Więc widać wszystko, nie dość, że widać wszystko w ciemnych punktach, to jeszcze było widać wszystko w jasnych punktach, co jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tak samo mniej więcej jak HP5, po prostu jest bardzo, ten tonalny zasięg jest bardzo szeroki, co jest bardzo na plus tego filmu i jestem z niego zadowolony. Więc tutaj generalnie światło padające od tyłu znowu naturalne. Następne światło od boku znowu podświetlone, tutaj troszeczkę fokus nie trafiony, ale generalnie zdjęcie, byłem zadowolony z zdjęcia. Więc zrobiłem sobie 3 zdjęcia przy naturalnym świetle, żeby zobaczyć dla porównania jak to wygląda. I wtedy do zdjęć z fleszem wyciągnąłem już wielkie działa, więc stwierdziłem, że ok, wyciągnę statyw, wyciągnę parasol, reflektor, żeby po prostu odbijać tego flesza, żeby to wszystko było gładsze, było delikatniejsze i lepiej wyglądało. Do tego ten pomarańczowy filtr, który generalnie w idei powinien to wszystko troszeczkę wygładzić. W filtrach też może rozwinę to troszeczkę bardziej kiedy indziej. I powiem wam, że rezultaty są o niebo lepsze. Generalnie z całego projektu jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie nauczyłem się tego, że nawet do studio shootów bardzo ważne jest to, żeby ten film jednak był troszeczkę szybszy. To dosłownie 200-400 ISO to jest naprawdę bardzo dobry sweet spot. Nie iść raczej nigdzie niżej. Chyba, że już macie naprawdę takie te stroby i te faktycznie solidne, mocne, intensywne światło. To wtedy można prawdopodobnie iść do tych niższych ISO i tak dalej, ale u mnie działa to 400. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o Pancro 400. Rewelacyjny film, moim zdaniem bez problemu może rywalizować z HP5 i szczerze mówiąc, zrobię na nim jeszcze więcej testów i nagram pewnie osobne wideo do niego, jak już będę miał więcej doświadczenia z nim, jako że mam jeszcze kilka rolek w lodówce. I powiem wam, że może się to stać moim nowym ulubionym filmem, ale tego jeszcze nie wiem, więc nie chcę nic spoilerować i zapowiadać.
Jeżeli chodzi o przeterminowany FP4, no znowu, jest to film, który ma no sporo problemów z racji tego, że jest przeterminowany jak najbardziej. Niemniej jednak są to dość ciekawe rezultaty. Może niekoniecznie w studiu, ale wydaje mi się, że rezultaty z tego mogłyby być bardzo interesujące, jakby się z tym wyszło na zewnątrz i robiło krajobrazy. Oczywiście w najbliższym czasie na zewnątrz nie ma w ogóle mowy o tym, żeby wychodzić i robić zdjęcia, ale z czasem myślę, że dotkniemy tego tematu też. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, czy podoba wam się taki format omówienia tego wszystkiego. I co by było w sumie dzisiaj na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej! Boxes are defeating, purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easier concealing.